Na zachodzie jest NATO, które tylko czeka, żeby nas zaatakować. Na wschodzie mamy Rosję, która jest dobra tylko wtedy, gdy nam pomaga. Gdy przestaje pomagać, wtedy jest już mniej dobra. W takiej sytuacji jedynym wybawieniem dla Białorusi jest uczciwy, sprawiedliwy i wszystko wiedzący Aleksander Łukaszenka. Tylko on potrafi uchronić Białoruś przed nędzą i poprowadzi jedynie słuszną drogą. Na Białorusi, nawet gdy będziemy umierać z głodu, nikt nie podniesie ręki na Rosję i Rosjan. Całą noc nie spałyśmy z przejęcia. Jak my tutaj będziemy żyć bez pana? Aleksander Łukaszenka w porównaniu z takim prezydentem Turkmenistanu to osobowość niemal równa Wacławowi Havlowi. Nie powinniśmy porównywać się z Turkmenistanem, ale z naszymi sąsiadami. W takim kontekście na Białorusi z pewnością panuje dyktatura. Dyktatura.